Witam serdecznie, mówi dla Was Kulig Michał. W dzisiejszym wideo zaprezentuję Wam i ujawnię kilka sekretów darmowego pobierania z sieci. Jako pierwszy sposób wybrałem wejście na stronę www.exsite.pl, ponieważ jest tutaj praktycznie wszystko. Aby korzystać z zasobów tej strony, wystarczy kliknąć na Zarejestruj się. Tutaj poniżej rejestracji mamy takie pola jak login, hasło, powtórzenie hasła, e-mail i kod z obrazka, który trzeba przepisać, więc wypełniamy te pola, potem klikamy na zarejestruj się na exsite.pl. Po kilku minutach otrzymujemy e-mail z takim linkiem, który należy kliknąć i potwierdzić naszą rejestrację. Po rejestracji wystarczy tylko wpisać nasz login. I oczywiście hasło dostępu. Po wpisaniu loginu i hasła mamy już dostęp do zasobów strony. Teraz pobierzmy coś. Wybiorę na przykład gry na PC. Wybiorę coś, co mało zajmuje, na przykład tą grę. I teraz tak, pod każdą rzeczą umieszczoną na tym serwisie, pod każdą grą, pod każdym programem, pod czymkolwiek jest opis, rozmiar pliku, wersja językowa. Po kliknięciu więcej będę mógł jeszcze zobaczyć sposób instalacji. Czasami jest niepodawany. No i linki, serwery, z których mogę pobrać dany plik za darmo. Teraz klikam lewym przyciskiem myszy dwa razy na dowolnym linku. Klikam kopiuj. Klikam wklej. Tutaj wklejam link do przeglądarki, klikam Enter. No i teraz klikam Slow Speed Download. W tej chwili muszę odczekać 43 sekundy. Aby nie tracić czasu, pokażę Wam drugi sposób na darmowe i szybkie pobieranie. Dzisiaj odkryłem, że wchodząc na dowolny dysk z dodane.pl, tutaj macie link, po zmianie liczb czy cyfr tutaj, mam także dostęp do twardych dysków różnych użytkowników. No i teraz tak, mam tutaj numer 16017, to jest dysk twardy jakiegoś tam użytkownika. I teraz tak, zmieniłem jedną cyferkę, klikam Enter. O, i jak widzimy, przeniosłem się na twardy dysk jakiegoś innego użytkownika. Kliknę na przykład na filmy, filmylektor.pl, kliknę dowolny film, pierwszy z brzegu. Tutaj kliknąłem lewym przyciskiem myszy na tej strzałeczce czerwonej i jak widzimy, mój film już się pobiera. I to z całkiem niezłą prędkością, bo ponad 400 kB na sekundę, czasami jest to jeszcze szybciej. Tutaj natomiast nasz Rapidor skończył już odliczać ten serwer darmowy, tak, więc należy tylko przepisać ten wyraz poniżej, tutaj gdzie pisze your answer. Kliknąć Enter, kliknąć click here to download, no i mój plik jak widać też się pobiera, tylko tutaj akurat mój plik pobiera się z dość niską prędkością, tak. Ojejku, jak mało, 30 kB na sekundę. Nie podoba mi się to na przykład. I co zrobić, jeżeli chciałbym, żeby pobierać dane linki szybciej? Pojawia się taka alternatywa, bardzo tania alternatywa. tb7.pl, która pozwala po wykupie transferu za 11 zł miesięcznie, na przykład, na ściąganie kilkunastu linków jednocześnie, tak aby wykorzystać w pełni prędkość naszego łącza. A teraz tak, po co nam ściąganie kilkunastu linków jednocześnie z pojedynczego serwera? No, sprawa jest bardzo prosta i oczywista. Czasami zdarza się, że nasz plik, nasza gra, nasz film, nasz program zajmuje dużo więcej niż te 100 MB.
na przykład niech zajmuje z 15 giga, tu dla przykładu wezmę Wiedźmina. Wiedźmin 2 to jest duża gra, więc na pewno będzie miał więcej linków. O, i tutaj widzimy, mamy 24 linki i na pewno nikomu nie chciałoby się czekać i wyklikiwać pojedynczo każdego linku i ściągać go z prędkością 100 kilobajtów na sekundę. Bo jest to marnotrawstwo czasu, więc lepiej czasami zapłacić te 10 czy 11 zł. No i pobierać za pomocą strony tb7.pl. Strona pozwala nam pobierać z serwisu TurboBit bez limitu. No i przy każdym rodzaju transferu otrzymujemy 10 GB na pobieranie danych dziennie, co powinno wystarczyć zdecydowanej większości użytkowników. Dodatkową ciekawostką jest jeszcze to, że jeżeli wpiszemy sobie na przykład frazę filmy.youtube.pl, klikniemy tutaj sobie na przykład na drugiego użytkownika, możemy obejrzeć sobie dowolny film z polskim lektorem za darmo, czasami w całkiem przyzwoitej rozdzielczości. Tu jest akurat 360, jest to niedużo, ale tutaj obok mamy całą masę polskich filmów z polskim lektorem, bez żadnego ściągania, kombinowania. Kiedyś może na mojej stronie zrobię Wam taką listę i będzie Wam łatwiej oglądać te filmy. Dodatkowo możemy tutaj oczywiście wejść w nazwę użytkownika, zobaczyć co udostępnia i poprzeglądać to wszystko za darmo. Na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do oglądania kolejnych wideo poradników i do zobaczenia. Korzystajcie, dzielcie się, pomagajcie sobie, rozsyłajcie na przykład ten filmik.